Do 3 listopada w Muzeum Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu można oglądać wystawę poświęconą wybitnemu malarzowi Wacławowi Taranczewskiemu i jego uczniom. Jej pomysłodawczynią i głównym motorem napędowym działań z nią związanych była Krystyna Białogłowicz, żona i muza jednego z uczniów mistrza. Niestety nie doczekała jej otwarcia. Moja żona, kiedy odkryła w prasie, że jest ta 120. rocznica urodzin mojego mistrza, to zastanowiła się chwilę i mówi tak: popatrz, jest rocznica twojego mistrza, czy myślałeś o tym? Skoro dla tak mistrza Nowosielskiego robi się duży rok jubileuszowy, ponieważ jest to jeden z najwybitniejszych malarzy, no tak się określa, sztuki sakralnej. I ona sama tak powiedziała: a czy Wacław Taranczewski nie jest porównywalny? Ja mówię: niestety jest, i to kulturowo bardziej związane z tradycją polską, bo nie wszyscy wiedzą, że w jego malarstwie jest ta tradycja sztuki ludowej nawet. Ja mówię: rzeczywiście warto nad tym pomyśleć. Wystawa jest obrazem nie tylko wielkości zasłużonego dla środowiska poznańskiego i krakowskiego Wacława Taranczewskiego jako artysty, który ma już stałe miejsce w historii polskiej sztuki, ale przede wszystkim jako wychowawcy, nauczyciela kilkunastu swoich uczniów, następców. O tym, jakim był pedagogiem, podczas wernisażu mówił syn artysty, Paweł Taranczewski. Nie było doktryny, którą ojciec usiłował wpoić swoim studentom, tylko opowiadał o tym, jak to rośnie dowolny kwiat, powiedzmy tulipan, to dość dobrze widać. No, wychodzi z ziemi, potem jest ten pąk, no i w końcu rozkwita. Ale po drodze mówił: nie wolno pchać paluchów w pąk, żeby szybciej się rozwinął, tylko trzeba podlewać i czekać, aż on sam się rozwinie. Ojciec, no oczywiście swoje wiedział, ale patrzył na ten rozwijający się kwiat i pomagał mu wzrastać i się rozwijać. Usiłował dotrzeć do istoty danej pracy i radził, podsuwał, jak ją dalej rozwinąć. I na tym, myślę, polegała ta pedagogika. Wystawa Taranczewski i jego uczniowie to dobry przykład współdziałania trzech ośrodków kultury z różnych miast i różnych profili działalności: Pałacu Sztuki w Krakowie, Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie i Muzeum Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu.